Coraz większym zainteresowaniem cieszą się brzozowskie spotkania muzealne. W poniedziałek 23 stycznia gościem Mariusza Kaznowskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzozowie, był brat Zdzisław Olejko, pallotyn, wieloletni misjonarz w Ruandzie. Wśród uczestników spotkania, oprócz stałych bywalców i sympatyków muzeum, znaleźli się radni Rady Miejskiej w Brzozowie z przewodniczącym Stanisławem Pilszakiem, a także uczniowie gimnazjum nr 1 w Brzozowie. Pochodzący z Przysietnicy, brat Zdzisław Olejko ma 51 lat i jest członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli Zgromadzenia Pallotynów. W latach 80. wyjechał najpierw do Belgii, a stamtąd na misję do Afryki. Początkowo do Konga, a następnie do Ruandy, gdzie pracuje już od ponad ćwierć wieku. Uczestnicy muzealnego spotkania dowiedzieli się o codziennej, żmudnej i nierzadko niebezpiecznej pracy misjonarzy, dających świadectwo wierze poprzez organizację pracy parafii, szkół i placówek medycznych. Spotkanie było też okazją do przybliżenia objawień Matki Słowa z Kibeho, miasta w Ruandzie. Jest to ogromne wydarzenie, ja by powiedzieć, w świecie, bo Matka Boża przekazała ten przekaz dla całego świata, nie tylko dla Kościoła w Rwandzie, ale dla nas, dla całego świata. To jest najnowsze objawienia 1981-1989. 29 czerwca 2001 roku zostały te objawienia zatwierdzone przez Kościół, znaczy przez Rzym i przez konferencję episkopatu. Matka Boża po prostu prosi świat o pojednanie, o pokój, o jedność na całym świecie, aby się ludzie nawrócili, bo świat idzie ku przepaści. Jeśli my jako chrześcijanie, czy jako misjonarze, także nie pomożemy tym ludziom, tym narodom, które są pogubione gdzieś w swoim życiu, tak każdy z nas, człowiek w świecie cywilizowanym, no to idzie ku zatraceniu. Umieć wykorzystać właśnie te wartości chrześcijańskie, po prostu chodzić codziennie na mszę świętą, czytać po prostu prasę katolicką, pogłębiać swoje życie, że tak powiem, chrześcijańskie i katolickie. Brat Zdzisław, pracujący w tym niewielkim kraju o wielkości województwa mazowieckiego i nazywanym Szwajcarią Afryki, był świadkiem jednego z największych ludobójstw naszych czasów – rzezi w trakcie kilkuletniej wojny pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi. Została wówczas zamordowana jedna z trzech kobiet, którym objawiła się Matka Słowa. Ruanda jest krajem niezwykle ubogim. Średnia długość życia w tym państwie nie sięga 50 lat. Jest tam wysoki przyrost naturalny, a przeciętna wieku nie przekracza 20 lat. Dlatego znaczna część pracy brata Zdzisława, podobnie jak i 50 pochodzących z Polski misjonarek i misjonarzy, koncentruje się przede wszystkim na poprawie warunków życia oraz organizowaniu i prowadzeniu szkół. Ponieważ 60% szkolnictwa jest w rękach Kościoła, szkoły podstawowe, szkoły średnie. 30% ośrodków zdrowia właśnie też prowadzi Kościół. Dlaczego? Ponieważ państwo jest biedne, nie ma bogactw, nie ma minerałów i Kościół właśnie tak wspomaga właśnie państwo rwandyjskie. Ludzie w większości żyją z uprawy ziemi i z handlu. To jest właśnie całe bogactwo kraju. Uczniowie w afrykańskiej szkole z reguły nie posiadają podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Misjonarze, ucząc młodzież w Ruandzie, wykorzystują najprostsze pomoce szkolne – tabliczki i rysiki. Pomimo tak trudnych warunków wydają gazetkę szkolną, która zastępuje elementarz i podręczniki. Nauczyciele w szkole podstawowej nie mają żadnej pomocy książkowej. Wszystko piszą na takich tabliczkach. Właśnie czemu takie pisemko katolickie, które jest przez nas wydawane dla dzieci, które nie chodzą też do szkoły i utrzymują, przychodzą na parafię, muszą się czytać, żeby poznać troszkę swoje życie. I życie i zwierząt, roślin, żeby oni umieli po prostu przynajmniej pisać i czytać. Tak Kościół też pomaga. Tu są obrazki, jak z tego widzimy, są różne ptactwa afrykańskie, które gdzie w szkole podstawowej nie mają nauczyciele żadnej pomocy książkowej. Nauczyciele. A w jakim języku jest wydawane to pismo? To jest wydawane w języku tubylczym, w języku Kinyarwanda. Jest język troszkę skomplikowany. Dlaczego? Ponieważ my w kraju, w ojczyźnie mamy 3 rodzaje. Męski, żeński, nijaki, a tam jest tylko 19 rodzajów. I jeszcze do tego dochodzi akcent. Jest język bardzo skomplikowany. Ale z biegiem czasem, jak my jako misjonarze uczymy się tego języka, przez to poznajmy ich kulturę, zwyczaje. Gdy przyjeżdżają ludzie, tak zwani ludzie biznesu, oni uczą się
czytał języka Kinyarwanda, ponieważ to język trudny, ciężki do nauki. A my jako misjonarze uczymy się i po prostu żyjemy. Z tymi ludźmi jesteśmy, ja by powiedzieć, z nimi i z Rwandyjczykami. Pracujemy z nimi i tam im pomagamy. A jak długo brat uczył się tego języka? Języka trzeba się uczyć cały czas. Ja tam jestem niedługo, tylko 25 lat tam jestem na misjach. Po prostu, no i uczę się. Poznaję ich kulturę, ich język. Cały czas, to jest ubogacenie. Ojciec Zdzisław, pomimo wielu trudnych, wręcz traumatycznych doświadczeń, zachowuje dużą pogodę ducha i przez 1,5 godziny żywo opowiadał o swoich afrykańskich doświadczeniach. Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły zwłaszcza opowieści o jakże odmiennych od europejskich obyczajach i kulturze. Murawo, proszę bardzo, powtórzyj. Murawo. Murawo. Dzień dobry. Amakuru. Ja się czuję. Niezwykle ciekawe dla słuchaczy były też opowiedziane przez brata Zdzisława historie z codziennego życia. Ilustracją do relacji misjonarza były przywiezione z Afryki przedmioty, części ubioru, instrumenty muzyczne, wyroby rękodzielnicze czy drobne pamiątki. Każdy mógł je obejrzeć i zabrać ze sobą. Dziękując za bardzo interesujące spotkanie, dyrektor Mariusz Kaznowski wręczył zakonnikowi upominek w postaci wydawnictw muzealnych. Na zakończenie brat Zdzisław Olejko pozdrowił mieszkańców swojej ojczystej ziemi brzozowskiej w języku Kinyarwanda. Zamura kozeciane muese, mukomere imana mugisza muese kuliregią. Niech wam Bóg błogosławi i was wspiera w tym waszym życiu rodzinnym i zawodowym w całych waszych rodzinach, tam gdzie żyjecie i pracujecie. Mura kozeciane.